Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem, że w ramach ekonometrii, chciałam omówić ostatni etap budowy modelu ekonometrycznego, czyli etap predykcji. Jest to element generalnie etapu wykorzystania, praktycznego wykorzystania modelu. Najczęściej jest to etap predykcji. Oczywiście, że mamy element jeszcze symulacji, ale on raczej nie jest traktowany tak na równi jak z samym prognozowaniem. Ponieważ prognozowanie jest takim elementem, bym Wam powiedziała, praktycznym, coś pozwoli nam powiedzieć o tym, jak będzie się kształtowało jakieś zjawisko Y w przyszłości, co raczej ma jakieś praktyczne, dosłownie wykorzystanie. Jeżeli na przykład pokażę Wam, jak można zbudować prognozę punktową i przedziałową na przykładowym prostym modelu z jednozmienną objaśniającą. Oczywiście, że prognozę można budować przy zwiększonej liczbie obserwacji, nie tylko przy 16 obserwacjach i tylko przy jednej zmiennej objaśniającej. Model może być bardziej skomplikowany. Film ma tylko pokazać Wam, jak wygląda sama idea, istota, i żebyście mogli ruszyć do przodu z własnymi zadaniami. Jeżeli z wcześniejszych etapów budowy modelu mamy określone już parametry strukturalne modelu z jednozmienną objaśniającą, gdzie na Y wpływa tylko zmienna X1 i wiemy, że wyraz wolny, czyli alfa 0 oszacowane wynosi, a tyle wynosi parametr strukturalny, który stoi przy zmiennej X1, to wiemy, że można zbudować, czy powiedzmy, mamy zbudowany model, oszacowane parametry, ale jeżeli chcemy się dowiedzieć, ile będzie wynosił Y na 17 okres, skąd się wzięła ta wartość, to zobaczmy. Dosłownie przemnożone alfa 0 do alfy 0 dodajemy oszacowany parametr alfa 1 razy co? No właśnie ta komórka tutaj zaznaczona jako C18. C18 w moim przypadku jest to wartość maksymalna dla tych tutaj posiadanych wartości. Generalnie chodzi po prostu o to, żeby oszacować prognozę punktową, ja muszę podstawić do oszacowanego równania już modelu, tutaj akurat nie jest zapisane, ale musimy po prostu do Y równego alfa 0, który tyle wynosi, plus alfa 1, który tyle wynosi razy X1, podstawić wartość X1 na okres prognozy. Czyli na obserwację 17, ile w okresie 17 będzie wynosiła wartość naszej zmiennej, tej naszej objaśniającej, czyli x-a. Tylko że jeżeli my nie mamy danych w postaci szeregu czasowego, to są dane przekrojowe z 16 województw i nie wiemy, ile będzie wynosiłaby wartość dla 17 przykładowo województwa, gdyby nagle takie miało się pojawić, czyli mamy dane nie czasowe, a przekrojowe, to w tym momencie od nas zależy, albo od wykładowcy, w jaki sposób będziemy wpisywać tutaj tą wartość prognozy dla 17 obserwacji. Czy to będzie wartość minimalna, maksymalna, możemy stosować średnią, możemy stosować medianę. Raczej trendu bym tutaj nie stosowała, no bo jeżeli mamy dane przekrojowe, no to w żadnym trendzie czasowym nie mamy możliwości mówić, więc co podstawimy do oszacowanego modelu dla tej kolejnej obserwacji, dla której budujemy model, to już od nas zależy albo od wykładowcy, z którym mamy do czynienia. A więc można powiedzieć, że zakładając, na początek takie założenie, że zakładając, że nasza zmienna X1 będzie się kształtować na poziomie zaobserwowanym, będzie w tym okresie prognozy ona wynosiła około te 48 628 jednostek. Oczywiście, jeżeli są to wynagrodzenia, to mówimy o złotówkach. Jeżeli to są koszty w milionach złotych, to piszemy, że koszty będą na poziomie ileś tam milionów złotych. Wszystko musi mieć swoje jednostki.
I teraz zwróćcie uwagę, typowa już główna prognoza Y w przypadku tych danych przekrojowych polega po prostu na podstawieniu do oszacowanego równania tego i wartości X1, jaką my przewidujemy dla tego okresu prognozowania Y. A więc jeżeli podejrzymy sobie formułę, po prostu do przecięcia dodajemy wartość u nas oszacowanego x1 razy parametr strukturalny, który przy tej zmiennej x1 stał. To, co otrzymamy, to będzie tak zwana prognoza punktowa, czyli określimy sobie dokładnie, ile będzie wynosiła wartość y przy konkretnej wartości x1. Czyli powiemy interpretację prognozy, że przy założeniu, że x1, czyli jakaś tam zmienna objaśniająca, będzie się kształtować na tym najwyższym poziomie równym ileś tutaj podanych jednostek, można prognozować, że poziom y wyniesie tyle, a tyle, a to jest oczywiście wynik tutaj podstawienia do predyktora, czyli do tego oszacowanego równania w formie predyktora, czyli wzoru na prognozę. Na tym etapie kończy się, powiedzmy, temat prognozy punktowej na podstawie danych przekrojowych. Jeżeli jeszcze dodatkowe polecenie, czy to na projekcie, czy to po prostu na ćwiczeniach, jest powiedzenie, ile wynosi prognoza przedziałowa, my musimy wiedzieć na początek, jaki poziom ufności musimy w badaniu przyjąć. Jeżeli ona ma być zbudowana na określonym przez nas z góry poziomie 90%, to musimy wiedzieć, że w tym momencie poziom istotności jako dopełnienie to jest po prostu 1 minus ten wynik. Jeżeli nie jest zadany ten poziom ufności, a mamy zbudować przedział, powiedzmy prognozę przedziałową, to najczęściej bierzemy współczynnik ufności, poziom ufności na poziomie 95%. Czy przyjmiemy 90 czy 95%, nie ma to dla nas żadnego znaczenia, to my sobie zakładamy ten poziom. Po co to robimy? Bo do zbudowania, tak jak tutaj widać ten wzór, potrzebujemy wartość krytyczną z tablicy studenta. A wartość krytyczna z tablicy studenta potrzebuje, wymaga poziomu istotności. Więc jeżeli wiemy, że na przykład nasz model był zbudowany na 16 obserwacjach, a liczba zmiennych objaśniających wynosi 1, to można wygenerować wartość krytyczną z rozkładu testu studenta. Wpisujemy formułę równa się rozkład .t.odw i tak jak tu jest podpisane, musimy po otwarciu nawiasu wpisać nasze prawdopodobieństwo. Można zrobić odwołaniem do komórki, gdzie jest wpisana ta alfa. A drugi element to są stopnie swobody. W przypadku rozkładu testu studenta w tych tablicach szukamy przy n minus k minus 1. N, czyli liczba obserwacji, k, liczba zmiennych objaśniających i minus 1. Czyli faktycznie szukamy przy nie 16, nie 15, a 14. Czyli czy ja zrobię to w formie takiego odwołania, jak mam, czy wpiszę z ręki 14, to dokładnie to samo uzyskamy. A więc wartość krytyczna z rozkładu testu studenta jest podana. Żeby zbudować przedział, prognozę przedziałową, czy przedział ufności dla wartości przyszłej, ja potrzebuję początkowo prognozę tą punktową, potrzebuję wartość krytyczną z rozkładu testu studenta, ale też potrzebna jest błąd prognozy punktowej, którą przed chwilą otrzymaliśmy. I tu jest właśnie zapisany ten wzór na prognozę punktową. Wygląda w pierwszym momencie, ja bym powiedziała wprost, masakrycznie, ale damy sobie radę. Musimy zobaczyć, jakie elementy mamy do znalezienia, co jest nam potrzebne. SE w tym zapisie jest to błąd standardowy modelu, czyli błąd standardowy reszty, mówiąc konkretnie. Jest to element wcześniej przez nas oszacowany na etapie już weryfikacji modelu ekonometrycznego. Czyli nic tutaj nie liczymy, to jest z wcześniejszych etapów już otrzymane. To, co tutaj mamy, x, t,
tau z tą gwiazdką, to jest w tym momencie ten element, czyli ja bym powiedziała w ten sposób, jest to wektor zmiennych, wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy. Czyli mówiąc prościej, co było tutaj przemnażane, inaczej jak otrzymywaliśmy prognozę Y. Do alfy 0 przemnożyliśmy razy 1, bo musi być jakaś tam wartość, plus i alfa 1, przepraszam, alfa 0 razy 1 było przemnożone, a alfa 1 było przemnożone razy wartość x1 w okresie prognozy, czyli w tym momencie te 48 628. Gdybyśmy przemnażali razy kolejne x, ta macierz byłaby po prostu dłuższa. Ona ma formę wiersza. Tutaj zapisana x tau z gwiazdką, ale t jak transponowane oznacza po prostu przesunięcie tej macierzy jako zapisane jako wiersz. Ona jest zapisywana tutaj jako kolumna. A więc wiemy już, czym jest x tau z gwiazdką, wiemy, czym jest x tau z gwiazdką transponowane. Jedynka to wiadomo, zwykła jedynka, a ten element tutaj w samym środku to jest macierz x transponowany x odwrotna. To może Wam się kojarzyć z elementem z estymacji z etapu budowy modelu. To jest element macierzy odwrotnej z obserwacji. To była właśnie ta macierz x-ów, która potem tutaj była transponowana. Potem, zwróćcie uwagę, zostało wykonane przemnożenie macierzy x transponowanej, czyli tej na niebiesko, przemnożone przez macierz zaznaczoną tutaj na zielono. Zamykamy nawias, Ctrl Shift Enter i z macierzy, dwóch macierzy powstaje nam taka mała macierz 2x2. Bo u nas zarówno kolumn były dwie, jak i wierszów w drugiej macierzy było też dwa. I później, jak widzimy, musimy tą macierz odwrócić. Oczywiście zgodnie z zasadami macierzy, czyli zaznaczam pole 2x2, wpisuję formułę w tym momencie macierz ODW, zaznaczam to pole, Ctrl, Shift, Enter i wyskakuje mi macierz, która jest potrzebna tutaj. Jeżeli widzicie, ja zrobiłam odwołanie do tych elementów tej macierzy odwrotnej. Ja wiem, że te liczby nie wydają się dokładnie być tym samym, ale to jest tylko kwestia formatowania. Jeżeli zrobimy formatuj komórki i zrobimy w tym zapisie ogólnym, dostaniemy dokładnie to samo. Po prostu te zapisy z E oznaczają, że na przykład jest minus 5, jest dopiero na szóstym miejscu po przecinku. I tak jak widzimy, ja sobie tutaj poszerzam, żeby mniej miejsca to zajmowało, robimy w ten sposób. Możecie zachować też dokładnie oryginalne formatowanie, ja je wprowadzę, nic nam to nie zmieni. I teraz musimy przeprowadzić to przemnożenie, które mamy pod znakiem pierwiastka. Ja się zabieram do tego w ten sposób, że przemnażam najpierw ten x tau razy macierz, która ma wymiary 2x2, czyli to przemnażam razy to w sposób macierzowy, czyli zaznaczam dwa pola i wpisuję formułę macierz iloczyn, gdzie macierz 1x2 przemnażam razy macierz 2x2, Shift, Ctrl, Enter i mamy wyrzucony wynik. I wtedy wynik tego przemnożenia tych dwóch elementów przemnażam razy macierz x tau, ale już transponowany. Czyli ten wynik, który tutaj mam, przenoszę tutaj i mnożę razy tą macierz, która była tutaj, ale transponowaną. Jeżeli mam macierz 1x2, a tu mam 2x1, wychodzi mi po przemnożeniu macierz 1x1. Czyli sposób macierzowy wpisuję równa się macierz.iloczyn, gdzie transponujemy macierz zaznaczoną na niebiesko, wciskamy średnik, zaznaczam macierz zaznaczoną na zielono, wciskam znowu, zamykam oczywiście nawias, Ctrl, Shift, Enter i wyskakuje mi liczba. Co to jest ta liczba?
Ta liczba to jest to, co się znajduje pod pierwiastkiem oprócz tej jedynki. A więc teraz już jesteśmy bardzo blisko tego, żeby otrzymać błąd standardowy na prognozie. Więc potrzebujemy na początek błąd standardowy z samego modelu, czyli nasze SE. Ten wynik, który tutaj mamy podany, jest to wynik podany z wcześniejszych etapów budowy modelu, czy z raportu regresji w Excelu, czy to z jakiegokolwiek innego programu, czy też z obliczeń macierzowych, jest to wcześniej już policzona wartość z etapu weryfikacji modelu. I teraz, jak liczymy błąd prognozy? Jeżeli patrzymy sobie na ten wzór, to wystarczy SE, czyli tą komórkę zaznaczoną na niebiesko, przemnożyć razy pierwiastek 1 plus właśnie ten wynik tego całkowitego przemnożenia tych wszystkich macierzy, które mieliśmy przed chwilą. To, co tutaj otrzymamy, będzie to dla mnie błąd prognozy, czyli o ile ta prognoza mogłaby być wyższa lub niższa. Wiemy, że prognoza Y wynosiła ten wynik, który tutaj jest wymieniony u góry. On jest bardzo już duży, liczony w miliardach i w tym momencie możemy powiedzieć, że wartość tej prognozy mogłaby być o tyle niższa lub wyższa przy szacowaniu tej prognozy. Jeżeli ja wiem, że prognoza w tym momencie wynosiła określony poziom, który oczywiście wynika z tego obliczenia wcześniejszego, to mogę powiedzieć, że błąd prognozy w porównaniu do wartości tej prognozy to jest 6,287. Jest to wynik błędu ex ante, ocena dopuszczalności prognozy. Jeżeli ja zakładam, że błąd prognozy procentowo może wynosić tylko maksymalnie do 5%, to ja powiem, że prognoza Y w moim tym konkretnym przypadku jest niedopuszczalna do praktycznego wykorzystania. Oczywiście ten maksymalny dopuszczalny błąd prognozy to Wy przyjmujecie na podstawie tego, jak Was uczono na uczelni. Czasem jest to 5%, 10%, 15%. Ja przyjęłam sobie restrykcyjnie bardzo nisko ten błąd zakładany tylko na poziomie 5%, a więc w tym momencie moja prognoza jest niedopuszczalna. Gdybym przyjęła, że maksymalnie błąd prognozy może być do 10%, ja bym taką prognozę uznała za dopuszczalną do praktycznego wykorzystania. Ale w tym przypadku ją uznajemy za niedopuszczalną. Ale wracając do głównego tematu, jakim jest prognoza przedziałowa. Jak widzimy, przedział nie jest w żaden sposób skomplikowany. Do prognozy punktowej muszę odjąć krytyczną, która była wcześniej policzona, ta test studenta, razy błąd tej prognozy, który był tutaj, ja to wytłuszczę. Tu jest ta prognoza. To jest ta wartość krytyczna, a u nas, przepraszam, to była prognoza, tu jest błąd prognozy, zaznaczę to kolorem, o, błąd prognozy jest negatywny, kolorem zróbmy czerwonym, czyli od wartości prognozy, która wynosiła tyle, odejmuję wartość testu studenta i przemnażam to razy błąd prognozy. Potem po mojej prawej stronie tu było odejmowanie tego, a tutaj będziemy dodawać. A więc w tym momencie, jak sobie to podejrzymy, liczymy prognoza minus wartość krytyczna razy błąd prognozy, a po drugiej stronie mamy co? Prognoza plus wartość krytyczna razy błąd. To, co tutaj otrzymaliśmy, jest to przedział ufności przy poziomie ufności 90%, czyli możemy zadać interpretację, że na 90% wartość Y, czyli jakiejś tam zmiany objaśnianej, musimy już napisać wtedy konkretnie jakiej, będzie się zawierała w przedziale od tylu a tylu, czyli naszej lewej granicy do prawej granicy w jednostkach. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.